Jesteś biznesmenem, który wybrał się w podróż do nieznanego miasta. Po drodze twój samochód padł, a jako, że najbliższe miasto jest daleko, zdecydowałeś się pójść na pieszo. Jedyną rzeczą, którą nie wiedziałeś, to to, że na tej ulicy zniknęło wiele osób. I prawdopodobnie dowiesz się, Dlaczego tak się stało? Bardzo chcieliście zobaczyć u mnie jakiś horrorek na kanale, tak więc oto jest The Street, czyli ulica. Dzisiaj będziemy szli właśnie ulicą, na której zniknęło wiele, wiele osób i dowiemy się, dlaczego. Tak więc zaczynajmy. Shit, the car broke down. I'll walk. It's not far anymore. Nie jest daleko, pójdę na pieszo. Tak więc mamy to nasze auto, które się zepsuło. Tak jak powiedziałem na wstępie. I idziemy ulicą bardzo mroczną ulicą. Najbliższe miasto jest daleko, więc zdecydowaliśmy się pójść na pieszo. Nie wiemy co tutaj nas spotka, ale się dowiemy. Tak więc idziemy sobie powolutku. Tutaj jakieś drzewo. Dobrze. Nic więcej, tylko zwykła ulica. Pewnie też nieraz szliście nocą ulicą. Dobra. Na razie nic się nie dzieje, tak więc jestem ciekaw, dlaczego ludzie znikają na tej ulicy. Let's go. Ok, mamy jakiś karton. Co to jest? Zwykły karton, który sobie po prostu tutaj leży, jak gdyby nigdy nic. Hmm, ok, idziemy dalej. Może tutaj nic złego się nie wydarzy. Może po prostu tutaj. Coś słyszałem. Ok, Nic na razie się nie dzieje. Jest spoko. Kolejne drzewo. Na tej ulicy zniknęło wiele osób. Jest ambient w tle, tak więc jest kozacko. Dobra. Co to jest? Paleta. Czemu ktoś zostawił paletę na ulicy? Okej, okay, dobra, no to co, idziemy dalej. Mam nadzieję, że dowiemy się, czemu ludzie znikają na tej ulicy. Przecież to tylko z... tak w ogóle. Czemu ja idę środkiem ulicy? Dobra, idziemy chodnikiem. Będziemy szli chodnikiem. Ja tutaj na spokojnie. O kurde, jak ciemno. Kolejna latarnia jest całkiem daleko. Czuję, że tutaj chyba jakiś jumpscare będzie. Albo i nie. Ok? Zwykłe pudła. Tak, o, po prostu, zostawione. Jest strasznie ciemno, nawet nie widać, czy tutaj są jakieś domy po lewo i po prawo. Widać tylko kolejną latarnię. To musi być naprawdę ciemna noc. No dobrze. Idziemy dalej. Co to było? What was that? Jakiś śmiech słyszałem przez chwilę. Dobra. Zaczyna robić się niepokojąco, że tak powiem, delikatnie. Co my tu mamy? Puszka oraz jakiś coś. Drzewo. No dobra. Co złego może się stać? No przecież jesteśmy biznesmenem. Nie wierzymy w takie rzeczy jak potwory. <grym> Chyba. Dobrze, tak więc idziemy sobie dalej. Z nadzieją, że uda nam się dotrzeć do miasta. Mijamy kolejne drzewa i kolejne latarnie. Coś słyszałem. Słyszę płacz kobiety. Okej, okay, robi się coraz dziwniej. Tu mamy. Ej, okay, karton. I beczka jakaś. Okej. Okay. No, powiedzmy, że na ulicy takie rzeczy. Czasem można znaleźć tak. Co to było? What the fuck? Co to było? Jak się wystraszyłem? Nie spodziewałem się takich strasznych rzeczy w tej grze. Ok? Ok? Zaczęła mi się bać? To jest coraz straszniejsze. Czy wy to widzieliście w ogóle? Co to jakiś. Def? Dobra, na spokojnie. Już niedaleko, chyba. Nie jest tutaj zbyt ciemno. Dobra, jakiś zakręt? Oh my god. To było przerażające. What the hell? Czy ja mam do tego podejść, czy nie? Chyba nie. Dobra, to tylko moja wyobraźnia, okej, okay, dobra, to jest, już rozumiem, o co chodzi w tej grze. To jest po prostu symulator wyobraźni. Tak, mamy bardzo wybujałą wyobraźnię i wydaje nam się, że w nocy słyszymy dźwięki i widzimy dziwne rzeczy. To jest po prostu tylko wyobraźnia. To jest tylko wyobraźnia. Nic złego tu się nie wy- dom, domek. Okej, okay, dobra, jesteśmy, jesteśmy w domu. Studnia, wiadro. What? Ja, ja tam chyba nie wejdę. Nie ma szans. Nie, dobra, musimy tu wejść. Nawet się nie da. Okej, okay, dobra, nie da się wejść. Dobra, to ja, ja stąd idę. Do widzenia, do widzenia. Ja sobie tutaj już stąd idę. Coś tam było zjadane, na to wychodzi. Ok? Tup, 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 na spokojnie, jak na wojnie. To jest wokół mnie chyba. Dobra, ja chcę stąd. Dobra, z shiftem, spadam stąd do najbliższej latarni. Tup, 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 tup. Dobra, Uf, uspokoiło się. Mówię wam, to jest zwykła ulica, co nie? Zwyczajna ulica, nic złego tu się nie dzieje. Jasne, zwykła ulica. Mhm. Dobra, coś tam jest w oddali. Dobra, ja już na, na shiftie tutaj biegnę, bo jestem po prostu w strachu. No może nie powinienem tak bardzo na. Uf! Okej. Okay. Co to jest? Okej, okay, jeżeli macie piepsy, nie oglądajcie tego. Dobra. Biegnę sobie tako. Tu się coś zaraz znowu wydarzy. Whoa! What the hell? Dzień dobry Czemu ktoś tutaj wisi na latarni? Okej, okay, to tylko z widy To tylko moja wyobraźnia, muszę sobie wmówić, że to jest tylko moja wyobraźnia Nie ma tu nic złego A może jest? Dobra, szybciej, szybciej Dum, 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 dum. spadam stąd To już się robi przerażające, wiecie? Ło! Skąd tu się wzięło auto? I zniknęło. Dobra, przy każdej latarni coś praktycznie złego się dzieje. Jest, dobra, dotarliśmy do końca. Jestem safe. Finally, there's a city. Oh my god, dobra. Już tutaj na sprincie biegnę. Ja tutaj na sprincie biegnę. Nie, to się... Coś słyszę. Jumps! Ja to po prostu czułem, że coś na końcu będzie, bo to było zbyt piękne, że dotrzemy do miasta i historia na tym się po prostu zakończy. Dobra, słuchajcie, jeżeli Wam się podobało taki horrorek, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście więcej takich e, śmiesznych, może niekoniecznie śmiesznych, bardziej takich horrorkowych rzeczy. E, no, to tyle. To był horror The Street. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć. Głupi horror, się straszyłem.